Szanowni Kołobrzeżanie, już za kilka dni święto demokracji. To był trudny okres zarówno dla nas, jak i dla Państwa i chciałbym w tym miejscu wszystkim bardzo serdecznie podziękować za cierpliwość. Nasz komitet postawił na kampanię bezpośredniego kontaktu. W ciągu ostatnich 2 miesięcy odwiedziliśmy mieszkańców Kołobrzegu w ponad 10 tysiącach mieszkań w naszym mieście. Rozmawialiśmy o problemach małych, o problemach dużych. Z chęcią wsłuchiwaliśmy się w Wasz głos. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, który nam poświęciliście, za ten czas, który wykorzystaliśmy do tego, żeby poznać bliżej bolączki, które doskwierają mieszkańcom Kołobrzegu w życiu codziennym. Poznaliśmy, o czym zwykły mieszkaniec Kołobrzegu myśli. Nie polityk, zwykły mieszkaniec. Wielu z nas zdobyło nowe doświadczenie, dlatego że ten sposób prowadzenia kampanii powoduje, że ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Nie czekają, aż mieszkańcy przyjdą do nich, tylko wychodzą do nich sami w sposób bezpośredni. W imieniu kandydatów naszego Komitetu Wyborczego Jacka Wozniaka chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować, że w trakcie naszych wizyt w Państwa domach dzieliliście się z nami wszelkimi uwagami, problemami, za wsparcie każdego dnia, za każdą chwilę otuchy, każde dobre słowo, które w tym okresie było nam bardzo potrzebne. Teraz, jako przyszli radni, będziemy te wszelkie uwagi wdrażać w życie, bo Kołobrzeg jest najważniejszy. Mieszkańcy są najważniejsi. Drodzy mieszkańcy, wszyscy jak tutaj stoimy, byliśmy w Waszych domach, w Waszych mieszkaniach. Wysłuchaliśmy Waszych opinii, Waszego zdania oraz bolączek. Takich jak między innymi poprawienie infrastruktury dróg na ulicy Wylotowej, ulicy Witosa, poprawienie chodników, wykonanie na przykład parkingów przy poczcie na ulicy Uroczej. O tym wszystkim pamiętamy i obiecujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Was nie zawieść. Witaliście nas ciepło i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Stoimy przed ogromną szansą, żeby zmienić Kołobrzeg, bo mieszkańcy są najważniejsi i w dniu dzisiejszym, tu wszyscy razem, prosimy Państwa o udział w tych wyborach. 21 października, w niedzielę, wybory samorządowe. Gorąco zachęcam do udziału w tych wyborach i proszę o głos na kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Woźniaka. Chciałbym również poprosić o głos oddany na mnie. Nie zawiodę Państwa oczekiwań, bo dla mnie mieszkańcy są najważniejsi.